Przed nami Julia Szymańska, zawodniczka klubu jeździeckiego Bajardo, która startuje w Janowie dwoma końmi, Winter Koning i Sylwester. Julio, jak twoje wrażenia po pierwszym starcie? Bardzo dobre. Jestem bardzo zadowolona ze swojego pierwszego konia, czyli Sylwestra. Jechało mi się bardzo dobrze, koń też się świetnie spisał. Z tego co wiemy, współpracujesz z Sylwestrem dość niedługo. Tak, od marca i to jest bardzo krótki okres czasu i jesteśmy już trochę bardziej zgrani niż wcześniej, ale jeszcze tam trochę brakuje nam doświadczenia razem. Opowiedz nam jeszcze coś o swoim pierwszym koniu, Winterze. No, Winter jest dużo trudniejszy, chociaż zrobił lepszy wynik. Czy długo już razem pracujecie? Tak, z nim już w listopadzie będą 2 lata. No i jak oceniasz ten sezon? Startowałaś również i za naszą zachodnią granicą. Tak, ten sezon to jest dla mnie głównie, każdy start jest dla mnie lekcją. Sądzę, że takie lepsze wyniki będą się pokazywały w następnym sezonie. No a ten sezon traktuję jako taki właśnie, jako taką naukę. W przyszłym sezonie dalej pozostajesz w kategorii juniorów. Tak. Czy planujesz start w Mistrzostwach Europy? Tak, planuję. Bardzo się cieszymy. Powiedz nam, Julio, co robisz poza czasem spędzonym w stajni? Uczę się. Głównie to się uczę. Czytam książki, obecnie oglądam przejazdy. W pierwszej klasie liceum. Tak. Oglądam przejazdy jeźdźców z Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, edukuję się. No i to chyba wszystko. Życzymy ci powodzenia w następnych dniach, a także powodzenia w realizacji twoich planów startowych. Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki.